Cześć! Premiera Redmi Note 7 jest wyjątkowa z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to debiut nowej marki oddzielnej od Xiaomi, czyli Redmi, a po drugie, po raz pierwszy w Polsce mieliśmy okazję zobaczyć oficjalną prezentację produktów od Xiaomi i od Redmi. Od tego wydarzenia minęło już kilka tygodni, emocje opadły, więc czas najwyższy sprawdzić, czy faktycznie Redmi lepsze. Seria Redmi Note odświeżyła swój dotychczasowy design, który towarzyszył nam od kilku lat. Mam tu na myśli metalową obudowę i lekko zaokrąglony panel tylny. Tym razem producent postawił na szklane plecki i plastikową ramkę, która w wyrazisty sposób oddziela front od obudowy. Czy to zmiana na lepsze? Trudno powiedzieć, gdyż wiele osób pokochało serię Redmi Note, między innymi za trwałą i metalową obudowę. Z drugiej strony Note 7 zyskał elegancki wygląd, który z pewnością przypadnie do gustu wielu użytkownikom. Jakość wykonania telefonu jest bardzo dobra, tutaj Redmi, a właściwie Xiaomi nigdy nie zawodziło, absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń. Producent dodatkowo pokrył obie tafle szkła warstwą Gorilla Glass 5 generacji oraz, jak deklaruje, wzmocnił rogi urządzenia. Sporą zmianą w stosunku do Note 6 jest nowy kształt notcha, który zmniejszono do tak zwanej łezki, a tuż nad nim znajdziemy głośnik do rozmów, ramką wokół ekranu daleko do tych z flagowców, natomiast dioda powiadomień znalazła swoje miejsce nie nad, ale pod ekranem. Standardowo boczne przyciski umieszczono na prawej krawędzi, zarówno ich skok jak i rozmieszczenie jest poprawne. Po przeciwnej stronie ulokowano hybrydowy slot na karty nanoSIM i microSD. Z kolei górną ramkę zarezerwowano dla wciąż pożądanego mini jacka oraz diodę podczerwieni. U dołu znajdziemy port USB typu C oraz głośnik multimedialny. Z tyłu bez zmian, telefon wyposażono w podwójny aparat wraz z diodą LED, czytnik linii papilarnych, a u dołu mamy logo producenta, czyli Redmi by Xiaomi. Ekran o przekątnej 6,3 cala wykonano w technologii IPS. Rozdzielczość wyświetlacza wynosi 1080x2340 pikseli, co przekłada się na 409 ppi. Note 7 ma ładne kolory, przyzwoity kontrast oraz bardzo dobre kąty widzenia. Pod tym względem seria niewiele się zmieniła, także maksymalna i minimalna jasność nie zawodzi. Nie zabrakło również możliwości korekcji wyświetlania kolorów, trybu czytania, ale sporym minusem jest brak opcji zamaskowania notcha. Za wydajność urządzenia odpowiada procesor Snapdragon 660 wraz z układem graficznym Adreno 512 oraz 4 GB pamięci RAM. Moim zdaniem zestaw ten jest ponadto, czego potrzebuje przeciętny użytkownik. Obsługa przeglądarki, Facebooka i innych mediów społecznościowych nie są żadnym wyzwaniem dla tego telefonu. W czasie użytkowania nie zanotowałem żadnych przycięć animacji czy wolnego działania. Jest po prostu bardzo, ale to bardzo dobrze. Note 7 w przypadku gier też nie ma czego się wstydzić. Redmi bez problemu radzi sobie z grami, choć w tych bardziej wymagających tytułach będziemy musieli obniżyć nieco detale. W swoim zwyczaju wybrałem do testów PUBG oraz Asphalt 9. W obu przypadkach możemy liczyć na płynną i bezproblemową grę. Równocześnie telefon nie ma skłonności do grzania się, więc nie ma problemu z dłuższą rozgrywką. Warto wspomnieć o funkcji przyspieszania gier, która m.in. ograniczy synchronizację w tle, automatycznie wyczyści pamięć podręczną, zablokuje przyciski i tym podobne. Redmi Note 7 działa w oparciu o Androida 9 oraz nakładkę MIUI w wersji 10.2. Osobiście jestem fanem tej modyfikacji, która wygląda bardzo ładnie, a jednocześnie oferuje wiele funkcji. Ogólnie trudno jest mi cokolwiek zarzucić. Wyjątkiem jest częste ubijanie aplikacji działających w tle, ale i to możemy skonfigurować. W czasie testów nie doświadczyłem żadnych problemów z oprogramowaniem, system działa szybko i stabilnie, a do tego często pojawiały się wszelkie aktualizacje. Jednak niska cena telefonu w Redmi wiąże się z jedną niedogodnością, mianowicie reklamy, na które możemy trafić w ustawieniach czy w aplikacjach systemowych. Szczerze powiedziawszy, nie jestem w stanie powiedzieć, czy choć raz na nie trafiłem, a jeśli tak, to kompletnie nie zwróciłem na nie uwagi. Głośnik do rozmów jest raczej przeciętny, ale jednocześnie spełnia swoje zadanie i trudno wymagać lepszej jakości rozmów w tej cenie. Podobnie ma się głośnik multimedialny, który gra płasko i niczym nie wyróżnia się. Co do Wi-Fi i GPS nie mam żadnych zastrzeżeń, oba moduły działają szybko i sprawnie. Z kolei czytnik linii papilarnych jest umieszczony w odpowiednim miejscu, a jego czas reakcji jest bardzo dobry. Telefon możemy odblokować za pomocą twarzy, nawet w przyciemnionych miejscach możemy liczyć na miarę szybkie odblokowanie.
Akumulator w serii Note był zawsze jego mocną stroną, nie inaczej jest w przypadku najnowszego modelu, gdzie bateria o pojemności 4000 mAh zapewni nam do 2 dni intensywnej pracy, choć mam delikatne wrażenie, że Note 5 radził sobie nieco lepiej na tym polu. W każdym razie możemy liczyć na wynik 6 lub 7 godzin na włączonym ekranie w trybie mieszanym. Naładowanie smartfona 2-amperową ładowarką z zestawu zajmuje 2 godziny i 15 minut. Wielka szkoda, że producent nie pokusił się o mocniejszą ładowarkę, gdyż Redmi Note 7 wspiera technologię Quick Charge 4. Redmi Note 7 wyposażono w podwójny aparat główny i tutaj muszę wyjaśnić jedną kwestię. Producent chwali się, że jeden z sensorów ma 48-pikselową matrycę. Jest to spore niedopowiedzenie, ponieważ sensor od Samsunga domyślnie łączy 4 piksele w jeden. W rezultacie uzyskujemy 12-megapikselowe fotografie. Jedynie w trybie profesjonalnym możemy wykonać zdjęcie w deklarowanej rozdzielczości, ale właściwie nie zauważyłem żadnej poprawy jakości zdjęć, a jedynie większy rozmiar pliku. Pomimo tej wpadki należy oddać, że Note 7 wykonuje bardzo ładne zdjęcia. Ostrość, detale, kolory i kontrast. Każdy z tych elementów wypada całkiem nieźle i trudno będzie nam znaleźć nowy smartfon za 900 zł, który wypadnie lepiej od testowanego smartfona. Redmi chwali się również trybem nocnym i tym razem nie mija się z prawdą. Oczywiście do flagowców jeszcze sporo brakuje, tak mimo wszystko mamy szansę wykonać dobre zdjęcie nocne bez użycia statywu. Podoba mi się też, że źródła światła są mniej prześwietlone niż w przypadku trybu automatycznego. Jednak ostrzegam, że w przypadku małej ilości światła zdjęcia te będą charakteryzowały się sporym szumem. Za pośrednictwem Note 7 nagramy filmy Full HD w 30 lub 60 klatkach. Na minus jest brak rozdzielczości 4K. Nagrania za dnia prezentują się dobrze, a jedynie do czego mogę się przyczepić jest cyfrowa stabilizacja, która powoduje, że klipy trzęsą się trochę jak galareta. Na plus są również nocne nagrania, które są płynne, ale niestety zaszumione. 13-megapikselowy aparat na froncie pozytywnie zaskakuje. Za jego pomocą wykonamy naprawdę ładne zdjęcia, które mają dobrze odwzorowane kolory i są pełne detali. Nawet tryb portretowy daje radę z odcięciem tła. Redmi Note 7 to niewątpliwie świetny smartfon, który posiada masę zalet i tylko kilka wad, więc pozwólcie, że zacznę od tych drugich. Po pierwsze to brak NFC, który jest must have w naszym kraju. Druga sprawa to plastikowa ramka. Wcześniej mieliśmy do czynienia z metalową obudową. Ostatnią wadą, którą możecie zauważyć, to są reklamy. Ja co prawda ani razu na nie nie trafiłem, bądź je po prostu zignorowałem, ale nie chcę Was tutaj oszukiwać i wiem, że takie występują. Jeśli chodzi o zalety, to pozwólcie, że wymienię trzy. Przede wszystkim wydajność, aparat i bateria. Te trzy zalety sprawiają, że Redmi Note 7 jest właściwie bezkonkurencyjny w kwocie do 1000 zł i więcej już nie będę opowiadał o tym telefonie, bo myślę, że Wam się spodobał. Trzymajcie się, hej!